Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Merbajka, a po godzinach jestem królem rowerów. Dzisiaj drugi odcinek filmów pod tytułem Ile kosztuje kolarstwo szosowe? Powiedzieliśmy poprzednio, ile kosztuje, żeby sensownie zacząć takie kolarstwo. Wyszła nam kwota w okolicach 3-4 tysięcy złotych. Już ze wszystkim, z rowerem, z ciuchami. Za tyle możemy się ubrać, wyposażyć, kupić sobie rower i pójść jeździć. No dobrze, pojeździliśmy sezon 2. I zaczynamy być bardziej zaawansowanym kolarzem szosowym. Pytanie jest, ile to wtedy będzie kosztowało? No i tutaj koszty zaczynają rosnąć geometrycznie. Oczywiście jeszcze nie wejdziemy w level Sky's the Limit, o którym powiem w ostatnim filmie. Na razie poruszamy się w rozsądnym pułapie rzeczy dobrych, które już swoje kosztują. Rower, wiadomo, przy tym etapie naszego kolarskiego życia już musi być karbonowy. Powinien być moim zdaniem przynajmniej na mechanicznej Ultegrze. Taka maszyna przyzwoitej marki są to koszty rzędu 9, 12, 13 tysięcy złotych. Zależy to od technologii użytej w ramie od specyfikacji czy jest to rower mocno zintegrowany z kierownicą z kokpitem czy są to elementy karbonowe. Czy ma pochowane wszystkie linki, jak bardzo jest aerodynamiczny, jak skomplikowana jest jego rama. Ale upraszczając, możemy przyjąć, że rower będzie kosztował 10 tysięcy. Następny element, który pojawia się już przy tym poziomie zaawansowania, to są koła, bo stokowe, zwykłe aluminiowe koła przestaną nam wystarczać. Nasz wzrok Automatycznie skieruje się w stronę kół aerodynamicznych, czyli kół o podwyższonym profilu, kół z takim stożkiem. To jest wydatek pomiędzy 2 a 10 tysięcy złotych, mniej więcej. Oczywiście przy takim levelu medium będziemy celować w koła za 2 do 4-5 tysięcy złotych. Warto spojrzeć na przykład na koła Bontragera Pierwsze karbonowe, które kosztują 5999 zł Jest to model Aeolus Pro Dlatego, że mają dwuletnią bezwzględną gwarancję Bontragera Nawet jeżeli wpadniecie w dziurę, rozjedziecie je samochodem lub zje Wam je pies To Bontrager wymieni lub naprawi Wasze koła W ciągu dwóch lat od zakupu Bezpłatnie Mamy rower, mamy koła Jedno kosztuje dychę, koła uśredniając, niech kosztują 3000, aerodynamiczne, stożkowe. Lecimy dalej. Mamy rower, mamy koła. Kolejny element to pedały. Przygotowałem dla Was dwa modele ze średniej półki. Pierwsze jest to pewna nowość model Bontragera za 299 zł. Drugi model są to pedały Speedplaya jedne z najlepszych pedałów szosowych na rynku o specyficznej budowie. Też znajdziecie je na naszych oddzielnych filmach opisane szczegółowo. Są to pedały dwustronne, ich ceny wahają się przy tych średnich modelach, w granicach 500-800 zł. Przyjmijmy sobie na potrzeby filmu, że na pedały wydamy 400 zł. Mamy pedały, trzeba do nich dobrać buty. Podstawowe modele za 200-300-400 zł, których używaliśmy przez pierwsze dwa sezony, pewnie przestaną nam wystarczać. Nasz wzrok automatycznie skieruje się w stronę wyższych modeli. Tutaj mamy model za 599 zł. Jeszcze na podeszwie stworzywa. Już dodatkowo użebrowanej, także sztywniejszej niż w tych modelach podstawowych. But już jest wyposażony w boa. Jest to rozwiązanie, które pozwala precyzyjnie i szybko dopasować but do naszej stopy. Z tym, że już na takim średnim levelu. Pewnie warto byłoby rozejrzeć się za butami na podeszwie karbonowej. To jest koszt pomiędzy 600 a 1000 zł przy takim średnim modelu. Na głowie mamy kask. Do tej pory był to jakiś podstawowy model za 150-300 zł, który wyglądał dość trzepacko. Był mało atrakcyjny wizualnie, tak sobie wentylowany, ale spełniał swoją funkcję. W miarę z rozwojem naszej pasji będziemy chcieli wyglądać lepiej, będziemy potrzebować, żeby ten kask był lepiej wentylowany. Być może będziemy jeździli szybciej i będziemy chcieli poczuć się bardziej bezpiecznie. Kaski ze średniej półki jest to wydatek pomiędzy 400 a 1000 zł. W tej chwili ciekawą nowością jest kask Bontragera wykonany w zupełnie innej technologii WaveCell. Ten, który trzymam w ręku, jest to model Specter za 699 zł i myślę, że spokojnie możemy przyjąć, że jest to bardzo porządny, średni kask w średniej cenie. Do kasku, będziemy potrzebować, jako element ochrony oczu, okularów. Przy bardziej zaawansowanej pasji kolarskiej, na pewno okulary fotochromatyczne spełnią swoje zadanie i będą dla nas bardzo przydatne. Zapobiega to problemom z tym, że w pełnym słońcu mamy za jasne szyby albo po zmierzchu mamy szyby za ciemne jeździmy bez okularów momentami o, kolory fotochromatyczne mają jasne szyby w momencie kiedy mamy promienie słoneczne szyby się automatycznie ściemniają koszt okularów fotochromatycznych jest to pomiędzy 300 zł a powiedzmy 600 przy takiej średniej półce tu mam akurat model Rudy Projecta za 599 zł z bardzo dobrą szybą i bardzo dobrze pasujący do naszego średnio budżetowego wyposażenia kolarskiego. Ciuchy kolarskie. Jeździmy już drugi sezon, nasze podstawowe ciuchy na pewno się zużyły. Poza tym odkryliśmy, że lepsze ciuchy są inaczej wykonane. Dokładne różnice, na przykład w spodenkach kolarskich, znajdziecie też w naszym filmie, akurat o spodenkach kolarskich, gdzie bardzo dokładnie omówiłem te różnice. Tutaj zacznijmy od dołu. Przy średnim zaawansowaniu na pewno już będziemy używać skarpetek sportowych. To jest wydatek pomiędzy 19 a 50 zł za parę. Tych par oczywiście potrzebujemy kilka, także można założyć, że na skarpetki przeznaczymy 100-150 zł. Rękawiczki, jeżeli jeździmy w rękawiczkach, a najczęściej tak jest, też już będziemy potrzebowali trochę lepsze, bo podstawowe modele za 30-40 zł zajedziemy w moment. Dobra rękawiczka jest to wydatek pomiędzy 100 a 200 zł, także możemy przyjąć średnią 150. Koszulka z spodenki. Możemy już użyć kombinezonów, jeżeli jesteśmy na tyle fit i na tyle szybcy, żeby miało to sens. Możemy użyć rozdzielnych koszulek i spodenek. Taki ciuch elegancki, profesjonalny, z dobrych materiałów, w fajnych technologiach. Jest to wydatek Około 300 zł za spodenki, około 300 zł za koszulkę, czyli razem 600. Ubraliśmy siebie. Potrzebujemy trochę gadżetów jeszcze do roweru. Na pewno na średnim pułapie naszego treningu będziemy potrzebowali już trochę elektroniki. Czy użyjemy zegarka, który zapniemy potem na kierownicy, na przykład modeli Polara, które zaczynają się od około 400 zł i w tym średnim przedziale. Kończą pewnie około 800 000, czy na przykład modelu komputerka typowo rowerowego zamontowanego na kierownicy. Ja osobiście akurat jeżdżę właśnie z Boltem. Jest to bardzo fajny, maksymalnie wielofunkcyjny licznik, który kosztuje 999 zł i myślę, że możemy przyjąć taką kwotę na wydatek za elektronikę. Jeździmy dużo, jeździmy często. Jesteśmy już średnio zaawansowanym kolarzem. Na pewno potrzebujemy oświetlenia do roweru, bo musi się zdarzyć, że czy wyjedziemy bardzo wcześnie, kiedy jeszcze nie ma pełnej widoczności, czy co częściej powrót wypadnie nam po zmierzchu. Także na światła trzeba przeznaczyć, myślę, między 200 a 400 zł. Tutaj mam model o bardzo dużej sile świecenia, fajnie zminiaturyzowany, ładowany na USB. Bardzo dobre światła, które kosztują 349 zł. Myślę, że kwotę około 300 zł możemy przyjąć jako cenę dobrych lampek do roweru ze średniej półki. Będziemy też potrzebowali pewnie ze dwóch koszyków na bidon i bidonów. Bidon podstawowy kosztował 15 zł. Jeździmy więcej, bardziej o te bidony dbamy. Może się pojawić. Potrzeba, żeby na przykład zabrać ze sobą na trening żelki, wtedy fajnym rozwiązaniem jest taki bidon z pojemnikiem na żel w środku, czy bidon z izolacją termiczną, czy z jakimś lepszym ustnikiem, który automatycznie pozwala się napić w takiej pozycji półotwartej, zabezpiecza przed wychlapywaniem. Tak czy siak, bidon nam troszeczkę podrożeje. Będzie kosztował pomiędzy 40 a 60 zł, czyli koło 50 zł na bidon możemy liczyć. Będzie ich dwa, czyli wydamy 100 zł. Koszyk na bidon też zastosujemy już trochę lepszy niż podstawowy aluminiowy spręta, Czyli koło 50 zł za sztukę koszyka na bidon też myślę, że możemy liczyć. Razem znowu 100. Na długiej wycieczki musimy ze sobą zabierać pompeczki. To już będą pewne koszty, bo. Jeżdżąc dużo, nie wyobrażam sobie pompowania pompką ręczną w domu. Także kupimy pompkę stacjonarną. Nie kupimy najtańszej plastikowej. Kupimy coś porządnego, taka pompka bontragera, jak ta. Wykonana w całości z metalu, zarówno podstawa, jak i cylinder. To jest koszt 129 zł i takie pieniądze sobie przyjmiemy. Dodatkowo ze sobą na długie treningi zabierzemy jakąś pompkę podręczną. To będzie koszt w granicach 100-150 zł. Czy to będzie pompka na naboje, czy to będzie dobra pompka mała? Myślę, że możemy przyjąć stówkę jako koszt za pompkę do zabrania ze sobą. Jeździmy więcej, trochę wzrosną nam koszty serwisu. Myślę, że trzeba przyjąć, że wydamy 500 zł rocznie na serwis swojego roweru, na wymianę takich elementów jak łańcuch czy klocki hamulcowe, plus kupimy jakiś przyzwoity smar. Tani Smart kosztuje 15-20 zł. My już kupimy smar trochę lepszy, który na dłużej utrzymuje się na łańcuchu, lepiej go trochę smaruje. Na przykład ceramik z Makofa. Jest to koszt około 50 zł i taki koszt przyjmiemy do naszego zestawienia. W zasadzie doszliśmy do końca cen za sprzęt. Pojawił nam się pierwszy koszt zewnętrzny, to jest serwis roweru. Przyjęliśmy 500 co jeszcze może nam się tutaj pojawić jeżeli zaczynamy trenować na serio może pojawić się temat pomiaru mocy jest to bardzo dobry wskaźnik żeby monitorować ściśle wykonywaną na treningu pracę jaki koszt będzie takiego pomiaru pomiarów jest bardzo wiele na rynku też znajdziecie je na filmie u nas na kanale poświęconym dokładnie pomiarom tu akurat wziąłem do ręki pierwszy z brzegu jaki miałem jest to Pomiar mocy kwarka w korbie. Takie pomiary w korbie jest to koszt między 2 a 4 tysiące przy średnich modelach. Pomiar w pedałach jest to też 2000 z groszami. Pomiar w stages w ramieniu to będzie też koło 2500 tysiąca. Także myślę, że bezpiecznie zakładając, że kupujemy nowy pomiar, można przyjąć kwotę tysiąca zł. Skoro już mierzymy sobie moc. To warto będzie też skonsultować to w profesjonalnym studium trenerskim laboratorium i zrobić badania wydolnościowe. Zrobimy je pewnie dwa razy w ciągu sezonu. Wydamy za każdym razem około 300 zł, łącznie jest to 600 zł rocznie. W zasadzie mamy już wszystko. Pozostały nam do przetrenowania jeszcze miesiące zimowe raczej nie będziemy jeździli na dworze, czyli albo wynajmiemy trenażer średniej klasy, będzie to koszt około 200-300 zł miesięcznie, albo zapiszemy się do jakiegoś klubu fitness, który prowadzi dobre zajęcia spinningowe. Możecie się zapisać na zajęcia ze mną, jeżeli mieszkacie na warszawskim Wilanowie. To jest koszt znowu około 200-300 zł miesięcznie i myślę, że możemy sobie przez pół roku przyjąć taki koszt właśnie 300 zł jako koszty treningów Stacjonarnych, zimowych. Zbliżamy się do końca naszego zestawienia. Oczywiście, jeżeli nie zrobiliśmy beefitu przy zakupie swojego pierwszego roweru, co już wtedy było błędem, absolutnie i koniecznie musimy to zrobić na poziomie medium. Wszystkie legendy o tym, że ustawię sobie rower od palców do łokcia albo sięgając ramieniem do korby, można włożyć między bajki. W tej chwili Rozwój medycyny, czy w zasadzie migracja medycyny do świata sportu kolarskiego jest tak duża i zakres wiedzy i rozwiązań tak się poszerzył, że robimy sobie po prostu krzywdę jeżdżąc na nieprawidłowo ustawionym rowerze, nawet już w zakresie samego ustawienia butów na pedałach, gdzie możemy je przestawiać w płaszczyźnie rotacyjnej, w płaszczyźnie poziomej rotacji względem osi pedałów, w ustawieniu bloków przód-tył. I w szerokości ustawienia bloków względem osi z dłużnej roweru. Także BG Fit jest absolutnie konieczny. Wydamy na niego około 400 zł. Plus po BG Ficie można założyć, że będziemy mieli jakieś dodatkowe wydatki typu zakup wkładek, czy wymiana mostka lub siodełka na inny. Uśrednimy te koszty na kolejne 400 zł. W zasadzie to już koniec naszej listy. Przyjęliśmy pewien koszt serwisu, ale może też się pojawić konieczność zadbania o rower samodzielnie. W naszym pierwszym zestawieniu wszystkie nasze narzędzia był to prosty kluczyk, który kosztuje 30 czy 40 zł. W tej chwili może nam się ta lista narzędzi poszerzyć o jakiś klucz do odkręcania kasety, czy zestaw szczotek do mycia roweru. Myślę, że możemy liczyć Wydatki na poziomie 200 zł na dodatkowe narzędzia do dbania o nasz sprzęt. Zakończyliśmy to podsumowanie. Kwota, która pojawia nam się na kalkulatorze, jest to 24 250 zł. Myślę, że przy takich wydatkach należy przyjąć jakiś margines i zamknąć tą kwotę z okrągłą sumą 25 tysięcy zł. Także pierwszy sezon naszego średniego amatorskiego jeżdżenia na rowerze to jest 25 tysięcy złotych. Oczywiście dochodzimy już do levelu kiedy zaczną nam się starty na szosie i każdy z tych startów będzie nas kosztował wpisowe, dojazd, spanie, nocleg itd. Czyli pomiędzy 300 a 1000 złotych należy przyjąć na taki start w zależności od tego jak to jest daleko, na jak drogim śpimy, noclegu, ile dni. Być może pojawią się jakieś wyjazdy na zgrupowania. Znowu jest to kwota około 1,5-2,5-3 za tygodniowy wyjazd w jakieś ciepłe miejsce, czy po prostu w jakieś górskie miejsce, gdzie możemy mocno potrenować. Ale to już są wydatki, które raczej przyjmiemy sobie w wersji Sky Is The Limit. Dzięki za to, że byliście z nami. Jeżeli film Wam się podobał, dawajcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów a w komentarzach zostawiajcie informacje o czym jeszcze chcielibyście, żebyśmy powiedzieli w naszych kolejnych filmach. Dzięki i do zobaczenia na rowerze!